Jesteśmy na terenie Centrum Kongresowo-Wystawienniczego, w którym trwa budowa szpitala tymczasowego. Możecie Państwo zobaczyć w tej chwili, jak robotnicy, którzy tu są obecni, montują już ściany. Za chwilkę będzie montowane inne wyposażenie tego obiektu. To obiekt, który jest duży, nowoczesny, bardzo przestronny. Trafiło do nas pytanie z Ministerstwa Zdrowia, czy możemy pomóc, czy dysponujemy odpowiednim obiektem. Dysponujemy, można zresztą zobaczyć, jak to wygląda. Chcemy pomóc, Opole zawsze pomaga, bo przecież pomoc obywatelom to nasze najważniejsze zadanie. Realizując strategię rządową skierowaną na zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego w czasie trwającego stanu epidemii, podjąłem wszelkie czynności związane z utworzeniem tzw. szpitala tymczasowego na terenie województwa opolskiego. Szpital ten, dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu osób i instytucji, w tym dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu oraz pana prezydenta Opola, powstanie na terenie Centrum Wystawniczo-Kongresowego w Opolu. Dziękując tym wszystkim, którzy podjęli się tej misji, zachęcam i proszę kadrę medyczną, w szczególności pielęgniarki, lekarzy, dla których przygotowaliśmy m.in. odpowiednią bazę hotelową do podjęcia pracy w tym nowatorskim podmiocie leczniczym. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu będzie patronować uruchamianemu tymczasowemu szpitalowi dla pacjentów zarażonych wirusem COVID-19. Nasze doświadczenie wieloletnie w zakresie prowadzenia szpitala wielospecjalistycznego, gdzie przyjmujemy ponad 60 tysięcy pacjentów rocznie, zostanie wykorzystane w zakresie organizacji działalności medycznej w tymczasowym szpitalu dla pacjentów z wirusem COVID-19. Niezbędnym dla nas jest pozyskanie kadry, która będzie mogła świadczyć usługi medyczne dla pacjentów i będzie wspomagać tych pacjentów w powrocie do zdrowia. Mija kolejny miesiąc naszej walki z pandemią. Istotną sprawą jest zapewnienie tutaj bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa zarówno samego procesu leczenia dla pacjentów, również bezpieczeństwa dla personelu. Takie bezpieczeństwo, wykorzystując nasze doświadczenia, jesteśmy w stanie tam zapewnić. Tam będą takie warunki, żeby ten szpital tymczasowy był również bezpieczny dla całego otoczenia. Dzisiaj skupiamy się na budowie modelu organizacyjnego funkcjonowania tego szpitala. To, co dzisiaj dla nas jest niezbędne, to jest pozyskanie kadry. Niezbędnej kadry do tego, aby ten szpital poprowadzić w sposób bezpieczny dla pacjentów. W tym szpitalu będą leczeni najcięższej chorzy dotknięci tą chorobą. Musimy zrobić to na najwyższym możliwym poziomie. Bez sprzętu też nie da się leczyć pacjentów. Przez to szpital musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt medyczny, który zagwarantuje działalność medyczną tego szpitala i zagwarantuje szybki powrót do zdrowia pacjentów, którzy trafią do tego szpitala. Walka z COVID-em to nasze najważniejsze zadanie, dlatego wspieramy powstanie tego szpitala. Liczę, że on po prostu nie będzie potrzebny, ale jeżeli ktoś do niego trafi i będzie potrzebował pomocy, to tą pomoc otrzyma i szybko wróci do swoich rodzin, do swojego miejsca pracy. Jeżeli możemy pomóc województwu, mieszkańcom tego województwa, to Opole zawsze staje na wysokości zadania i pomaga.